Cześć, to Maciek, testuję dla Was darmową wtyczkę firmy iZotope, nazywa się Neutrino. Nie jest to wirtualny sumator, tak jak początkowo sądziłem, ale taki procesor emulujący zachowanie może toru analogowego, może trochę saturator. Bardzo prosta sprawa, służy właśnie do umieszczenia jako pierwszy w łańcuchu na każdym ze śladów, za wyjątkiem oczywiście szyny sumującej, oczywiście możecie go umieszczać także na podgrupach. Sama wtyczka jest bardzo ma prostą konstrukcję. W zasadzie mamy tutaj tylko cztery presety, można powiedzieć, a więc ustawienie dla głosu, basu, bębnów oraz wszystkich innych instrumentów. Określamy tylko ilość tego efektu oraz poziom szczegółowości, jaki chcemy w nagraniu uzyskać. Sama wtyczka, jak tutaj opisuje producent, jej działanie jest bardzo delikatne, więc nie powinno w żadnym stopniu zaburzyć naszego miksu. Zatem sprawa jest prosta, umieszczamy ten plugin jako pierwszy w torze na każdym ze śladów. Ja tak już zrobiłem, zwróćcie uwagę, mamy tutaj uruchomione Neutrino. No i przyporządkowałem przycisk 1 po to, aby włączać i wyłączać wszystkie te wtyczki jednocześnie w programie Ableton Live. Także jak teraz wciskam 1, to zwróćcie uwagę, ten plugin jest włączany na każdym ze śladów. Tak właśnie się stało. Kiedy wciskam natomiast 2, zmieniam ustawienia amount dla wszystkich pluginów. To akurat mam tylko 3 otwarte przykładowe. No jeżeli wciskam 3, to zmieniam ustawienia detail z 50 na 100 i z powrotem również dla wszystkich wtyczek jednocześnie. Skoro już wiemy, czym jest Neutrino, to przejdźmy do testów. Mam przed sobą bardzo fajne nagranie. Neue Czesu, czy Neue Czesu. Nie wiem, czy dobrze czytam. Chaos featuring DJ Paulo, K. Bardzo fajne, takie różnorodne nagranie. Otrzymałem je od jednego z uczestników moich warsztatów z miksu i masteringu. Prosty dość projekt, 16 śladów. Posłuchajmy może na początek takiego dynamicznego fragmentu zawierającego scratcha tego utworu. Będę włączał i wyłączał wtyczkę za pomocą klawisza z numerem 1. You hardened chaos agent. Who's controlling the chaos? Color my life with the chaos of trouble. Fucking chaos. That's incredible. Come on. Chaos has been defunct for 20 years. A lot of people didn't get picked up, up in this chaos. Age of chaos. What is important is that chaos has planted a bomb somewhere inside. Bardzo subtelne jest działanie tej wtyczki. W zasadzie trudno usłyszeć różnicę. Warto posłuchać na słuchawkach, bo wówczas te różnice łatwiej się po prostu ujawniają. No, to, co ja zauważam tutaj, to pewne takie wysunięcie na pierwszy plan wokali. To jest taka drobna, subtelna różnica, chociaż na tym fragmencie dość słabo było to słychać, więc posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu nagrania. Najpierw z wtyczką, potem bez. Znów ta różnica była moim zdaniem bardzo, bardzo subtelna. To nagranie wydawało się jakby lekko tylko nasaturowane. No ale mamy tutaj jeszcze dwie rzeczy do przetestowania, czyli parametr mount i detail. Posłuchajmy może jeszcze raz tych fragmentów. Będę zmieniał ustawienia i wyłączał procesor. No cóż, muszę powiedzieć, że przy maksymalnych ustawieniach działanie tego procesora jest moim zdaniem negatywne, nie pozytywne. Wyraźnie słychać, że wprowadzana jest pewna doza kompresji.
Także to nagranie stało się troszkę cichsze i właśnie mniej detaliczne, pomimo ustawienia detail na 100%. Także myślę, że trzeba posługiwać się tą wtyczką z dużą rozwagą, bo potrafi też zepsuć jednak mimo wszystko brzmienie. Także na koniec posłuchajmy może jeszcze raz tego samego fragmentu, tylko teraz porównamy różnicę pomiędzy wartością detail 50 a wartością detail 100. To, co ja słyszę, to jest pewne takie rozjaśnienie w górze. Ja spodziewałem się tutaj, że będzie tu jakiegoś rodzaju obróbka transientowa, że transienty zostaną w nagraniu mocniej zaznaczone. Być może jakaś subtelna tego rodzaju obróbka tutaj w tle następuje, ale raczej słyszę tutaj pewne takie rozjaśnienie tego nagrania, jakąś lekką saturację i ten efekt jest dość subtelny. Czyli wniosek jest taki, że właściwie parametry mount powinniśmy ustawiać w granicach od 25 do 50 właśnie procent. W innym wypadku spore ryzyko, że zepsujemy jednak nasze nagranie. Także jeżeli macie na przykład dość ciemne nagrania, no to z parametrem detail ustawionym wysoko powinniście dodać odrobinę takiej aksamitnej góry do tego nagrania. Natomiast muszę powiedzieć, że działanie tego efektu jest dość subtelne jednak mimo wszystko przy tych ustawieniach umiarkowanych parametru amount. Myślę, że znacznie więcej tego analogowego mojo wprowadzicie stosując dobrej jakości wtyczki, chociażby na przykład PSP Audio Air, na przykład stosując jakiegoś rodzaju kompresor PSP, bądź też bardzo fajny na przykład korektor E27, który posiada fantastyczne możliwości w zakresie rozjaśniania takiego bardzo szlachetnego, najwyższego pasma. No i myślę, że tak naprawdę szerszy efekt tego rodzaju osiągniecie stosując odpłatne produkty, chociażby Slate Digital ma świetną emulację VCC, znajdziecie jej dość obszerny opis właśnie na Musoneo, także wystarczy tutaj wpisać VCC. Aby odnaleźć odcinki traktujące właśnie o tym produkcie. Jest to taka właśnie wirtualizacja konsoli analogowej, a więc umieszczamy wtyczki na poszczególnych kanałach, a na kanale master umieszczamy sumator, który zbiera wszystkie przesłuchy, jakie te wtyczki generują pomiędzy kanałami. W przypadku Neutrino nie ma mowy o przesłuchach, jest jedynie obróbka na poszczególnych śladach. Także pod tym względem jest to produkt zdecydowanie prostszy po prostu. Także no cóż, ja jestem wielkim fanem produktów iZotope i tak jak pewnie widzieliście na portalu, można znaleźć dwa kursy dotyczące fantastycznego procesora masteringowego iZotope Ozone 5. Z jednej strony jest kurs właśnie piątki, w zasadzie taki troszkę komplementarny, bo traktujący już bardziej praktyczny kurs dotyczący szóstki i siódemki właśnie Ozona. A oprócz tego mam też kurs masteringu, w którym też dość dużą rolę odgrywają procesory iZotope'owe. Także koniecznie sprawdźcie, ten kurs znajdziecie, sam już nie wiem, gdzie go znajdziecie, tutaj, Mastering w domowym studio. Sześć nagrań zrealizowanych za pomocą różnych właśnie procesorów, w tym iZotope'a. Natomiast muszę przyznać, że ten produkt no nie jest chyba szczególnie udany. Wydaje mi się, spodziewałem się po prostu większej różnicy. Natomiast jeżeli będziecie stosować go w sposób subtelny, to jest szansa, że poprawi w 1-2% brzmienie waszego nagrania. A jeżeli cokolwiek ma poprawić brzmienie waszych nagrań, to zawsze warto po prostu tego spróbować i w tym sensie jest to całkiem cenny dodatek. Także myślę, że nie ma co zaglądać, jak to się mówi, darowanemu koniowi zęby, tylko po prostu tego konia brać. Także tyle, dzięki serdeczne i do usłyszenia.